byłem dołączyć do tych, którzy bardzo pozytywnie oceniają tę ideę zaproszenia Komisji Infrastruktury do Olsztyna. Jeśli pamiętam, jestem jednym z 8 posłów w Sejmie, którzy nieprzerwanie sprawują swój mandat od pierwszych demokratycznych wyborów, to nigdy takiej inicjatywy nie było do tej pory. A w ogóle nie przypominam sobie, znaczy przypominam sobie kilka w ogóle posiedzeń komisji wyjazdowych, to jest rzadkość. Uważam, że za rzadko poszczególne komisje to czynią. To się będzie działo, na przykład Komisja Kultury i Środków Przekazu musimy było spotkać w Lublinie, etc. W stosunku do innych parlamentów robimy to za rzadko, ale to taka uwaga na marginesie. Bardzo też wysoko oceniam polecenie pana marszałka Słowy do tej dyskusji, ponieważ ono odpowiada starej tezie prezydenta Johna Kennedy'ego, że lepsze są nieprzyjemne prawdy niż przyjemne iluzje. Otóż to, co było powiedziane, to jest nieprzyjemna prawda. Tak jak pan słusznie powiedział, nasze województwo jest dramatycznie wykluczone pod wieloma względami. Znajduje się, ja jeszcze do tego za moment wrócę, w najlepszym razie w peletonie, a często na końcu peletonu pod wieloma wskaźnikami. I tak jak rzeczywiście nikt już nie poniósł odpowiedzialności za dramat środowiska popegeerowskiego. Mówię, bo pan się do tego odniósł i marszałek Małachowski mówi, że ci ludzie, którzy wierzą, będą się musieli w piekle na mękach smażyć, dlatego że można było mądrze zlikwidować wszystkie PGR-y, które były nieefektywne, a zlikwidowano takie, które były efektywne na czarnym ziemach koło Kęczyna, ale to też jest wątek uboczny. I w jakiejś mierze, przepraszam za analogię, to dotyczy wykluczenia infrastrukturalnego. W moim przekonaniu można zrozumieć szereg czynników obiektywnych. Opinia profesora Szlachty jest opinią, jeżeli chodzi o subregion ełcki, jest opinią niewątpliwie przesadną chociaż. Mówię jako człowiek, który odwiedzał Martynikę, tam się leczy 6 godzin z Europy, więc jeszcze nie ma takiej sytuacji. Poza tym to jest nie terytorium zamorskie, tylko departament zamorski, bo to prawnie są w przypadku Francji wyznaczące różnice. Ale nie w tym rzecz. Problem polega na tym, że cała koncepcja, wydaje mi się, którą rząd między innymi przedstawił, mówiliśmy też o tym wczoraj na samorządowej naradzie wojewódzkiej SLD tu w Olsztynie, niestety prowadzę wątek polityczny, bo to jest sprawa, która w ogóle powinna być poza infrastrukturą. Jest wiele rzeczy, które powinny być ponad podziałami politycznymi, bo wszyscy jesteśmy tu zainteresowanie, żeby ten stan się polepszył, ale faktem jest, że cała koncepcja, na przykład zawarta w dokumencie Michała Boniego, no ciekawa, Polska 2030, która jest martwa, na tym nikt nie dyskutuje, ale ona zawierała koncepcję tak zwanego dyfuzyjno-metropolitalnego rozwoju kraju, czyli że będzie kilka czy więcej ośrodków i one będą promieniowały na te mniejsze, prawda, znaczy na te mniejsze, na te słabsze. Ona jest metodologicznie wątpliwa i rzadko gdzie się sprawdza. A na pewno, jeżeli chodzi też o infrastrukturę, bo ją można w dużej mierze zastosować do infrastruktury, też jest wątpliwej natury. Mówię to jako człowiek nauki, który się na infrastrukturze nie zna tak dobrze, jak członkowie komisji, to naturalnie. Ale nie nadużywam cierpliwości. Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć tak, że niezrozumiałe są jednak zaniedbania samorządu województwa pod wieloma względami. A także we współpracy z rządem. Tam tylko dwa przykłady. Otóż no nie może być tak, że przedstawiciele rządu i samorządu województwa przyjeżdżali tutaj, przyjeżdżał obecny wicemarszałek Sejmu, poprzedni minister Cezary Grabarczyk, który niemal jak Tadeusz Kościuszko, prawda, na rynku w Krakowie składał przysięgę wierności. To podobnie minister Grabarczyk, że obwodnica południowa Olsztyna będzie tutaj bardzo szybko i kiedy. I do kiedy zrobiona. Wielu przecież parlamentarzystów, wielu posłów występowało, różnych opcji występowało z interpelacjami. I ja od początku zachowałem sceptycyzm, prawda? Nie dlatego, że jakieś stare powiedzenie pesymista, to jest optymista, tylko lepiej poinformowany. Ale no tu zabrakło, nie rozumiem czego zabrakło. To jest przykład klasycznej niemożności. Drugi taki przykład, na razie o tym nie było mowy. Dobrze bardzo, że komisje, które jedzie do Rągowa,
i właśnie do Szczytna i Szymary, no to jest przykład lotniska w Szymary. No to jest rzecz, ja rzadko używam aż tego słów, skandaliczna. Otóż przecież lotnisko w Szymanach było lotniskiem zapasowym Układu Warszawskiego, mogło przyjmować Jumbo Jet. Zyskało ogromną sławę w całym świecie, trochę sławę Herostratesa, ale ja w najbardziej zapadłych zakątkach świata byłem pytany, na przykład, jak daleko Olsztyn jest od Szyman. I my, takiej reklamy, w cudzysłowie czy bez, za ogromne miliony nie można było nigdzie zrobić. I to lotnisko, jak byłem, chodziłem w skład rządu 10 lat temu, dołożyłem skromnych starań, żeby tu na przykład lądował premier Szwecji i polski premier, którzy w ramach kampanii przedreferendalnej na zamku w Nidzicy, sam prowadziłem tę debatę przed referendum akcesyjnym, występowali, starając się przekonać społeczeństwo, bo dzisiaj już mało kto pamięta, ogromne wątpliwości, jakie ma znaczenie wejście do Unii dla społeczności małych, niedużych i wiosk. To pierwszy raz, że jakiś premier lądował, drugi startował na szczyt Unii Europejskiej, więc wydawało się w ogóle, że to jest proste. A co my dzisiaj obserwujemy? Nawet dzisiejsze gazety lokalne i regionalne tego są pełne. Obserwujemy spory sądowe między jednymi spółkami, drugimi, utworzonymi przez samorząd, przedtem, teraz nowe. No to o czym to świadczy? No przykro mi to powiedzieć, świadczy to o nieudolności. Bo ile czasu, już nie mówię, kto będzie za to ponosił, bo ktoś będzie musiał wypłacić jakieś pieniądze komuś, jakiś ten głos, kto komu i tak dalej. Są oczywiście też i dobre wiadomości, może żeby zakończyć, no bo jeżeli dzisiaj prasa lokalna mówi, że ocaleje linia kolejowa Szczytno pisze ŁK, no to jest bardzo dobrze, no, tylko że szereg nie ocalało. I dzisiaj jest trochę tak, że na przykład mało kto korzysta już z linii kolejowej Olsztyn-Warszawa. To jest bardzo dobra wiadomość, która została przekazana, że kiedyś to będzie koniecznie 5 godzin. Ale bardzo często było tak, że to się jeździło 5 godzin, tak jak dzisiaj do Gdańska jedzie się 7 godzin. Ja nawet nigdy nie latałem z Warszawy do Gdańska, bo tak jak mało kto lata z Warszawy do Krakowa, czy z Warszawy do Krakowa, czy z Warszawy do Katowic, bo jeżeli są szybkie pociągi, które jadą 2,40, tam w zależności od tego, którą jadą magistralą, no to tutaj dzisiaj z Olsztyna do Warszawy, to szczerze mówiąc, najlepszą skuteczność gwarantują linie prywatne PKS-owe. Nie chcę ich wymienić nazwy, żeby to nie być posądzone o reklamę, ale tak się dzieje. No i dalej mamy też tylko z dzisiejszej informacji, jest tu pan prezydent Grzymowicz, prezydent Olsztyna, który dużo ostatnio wkłada wysiłku w sprawie obwodnicy Olsztyna, no że mamy spór pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, a władzami miasta, kto będzie ponosił koszty wykupu części gruntów pod planowaną obwodnicę. I tak dalej, i tak dalej. Czyli naprawdę moje ostatnie słowo jest takie, że no jak się człowiek zabiera, to jest taka no banalna metodologiczna wskazówka, no banalna, prawda? O tym się powinno uczyć na pierwszych latach studiów, albo nawet jeszcze maturzyści. Jak się człowiek zabiera do rozstrzygnięcia pewnych spraw szczegółowych, bez zdania sobie sprawy z kwestii generalnych, to siłą rzeczy z dylematów, plusów, minusów, wątpliwości, to siłą rzeczy przy rozstrzyganiu tych kwestii szczegółowych musi się natykać nolens volens na te sprawy generalne. I niekiedy jest bezradny. I ja apeluję, bo chciałbym, żeby tak było, również w interesie władz samorządowych wszystkich. Bo wynik wczorajszego referendum miażdżący w Elblągu. Nie, no ma piernik do wiatraka, dlatego, otóż myli się pan całkowicie, dlatego, że za półtora roku będą wybory samorządowe i władze również wojewódzkie i władze poszczególne będą mogły tak samo surowo zostać ocenione, jak wczoraj w Lublinie. I to jest ewidentna zależność, której się dziwię, że pan tego nie dostrzega. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko na merytorycie.